Panie Andrzeju, pytanie jest następujące. Mamy festiwal poety, geniusza, ale na pewno nie kojarzącego się z kabaretem. My jednak robimy galę kabaretową. Ludzie się trochę dziwią, pytają dlaczego. Czy pana to dziwi, że w ramach Grechuta Festiwal mamy krakowską galę kabaretową? Nie dziwi mnie to zupełnie, ponieważ w czasach, w których pan Marek jakby święcił sobie największe triumfy, a że tak nieskromnie się za chwilę postawię obok niego, ja zaczynałem sobie gdzieś tam dłubałem na festiwalu studenckiej kabaretowej, to był taki czas, kiedy wszelkie formy takiego działania nieoficjalnego były jakby milej postrzegane, milej widziane. Tak się rodził kabaret w ogóle. Myślę, że tak. Ja sobie wymyślałem, dlaczego mnie tu zaprosiliście. I myślę, że tak jak pan Marek, oczywiście z całym zachowaniem proporcji, był nosicielem pewnego nienachalnego polskiego optymizmu, tak i myślę, że pod tym tytułem i ja mogłem sobie wystąpić, bo taki był pan Marek, że w tych pieśniach, które nie zawsze były wesołe i radosne, wniosło się coś fajnego, co daje siłę i spokój, i sens. Kiedy patrzymy na Tango Anawa, pierwszy przebój, wtedy studentów tak naprawdę, no to jest klasyczna opowieść kabaretowa, mam wrażenie. Pani mi mówi niemożliwe. Tak, oczywiście. To było wyłamanie się z pewnej konwencji takiej bardzo poukładanej pieśni tej festiwalowej, która się niosła przez cały nasz kraj. A to było lekkie skok w bok i myślę, że można uznać to za pierwsze. No potem to robili różni ludzie. Innymi słowy, mamy pełne prawo powiedzieć, że gala ma sens. Ja uważam, że tak.